myślę o moich kuzynach. Mam nadzieję, że rozejm będzie trwać. Nie czuję się na siłach, by zabijać Kardża. Miło mieć przerwę. Ostatnio praca jest ciężka. Nie wracam.
Przeszłam test. Będę musiała coś zostawić. Załatwmy to szybko.
przyjdzie ich uwadze. W dzieciństwie było to prostsze. Nie dasz rady mnie powstrzymać.
Bez wątpienia mnie to rozbudziło. O, widziałem mnie. Będę musiała coś zostawić.
mnie nie przemoczy. Załatwię to szybko. Mam już za dużo. No i znów to samo. Trochę się podrapię.
No to zaczynamy. To nie jest. O, obudzili się. Czerwone światło oznacza kłopoty. Mam już pełno. Thank you.
Dlatego warto było. Thank you.
Mija kolejny dzień. Ale będę podrapana. Pożywne.
Tylko spokojnie. Mogę tego zaraz żałować. Jeśli mam tam iść, powinnam się przebrać. Thank you.
ojca. Więc jak mamy marzyć o wygraniu wojny? Przynajmniej Itamen jeszcze żyje. Awad nie był tak miłosierny wobec swojego ojca. Jest bardzo blada. Chora? Tak. Ona walczy, ale gorączka nie chce ustąpić. Jest rozpalona jak piec. Nazywa się Shiana. Moja siostra. Nikt w Zmierzchu nie może pomóc? Jesteśmy uchodźcami. Znamy nasze miejsce. Jest tu tylko jeden uzdrawiacz. To trudny człowiek. Ma cień na duszy. Ma cień na duszy? Galif. Tak go zwą. Jest bardzo zmyślny, ale nie dba zbytnio o ludzi. Być może pustynia odarła go z uczuć. A może zawsze taki był. Nieważne. Wiem, że nie pomoże. Cóż, to się okaże. Gdzie go znajdę? Ponoć ostatnio opatrywał żołnierzy w malowanym łuku. Była tam mała bitwa. Nie dopuszczę do ciebie księżyca. Sami ucztują w południku. Musiało zwrócić uwagę. Idziesz ze mną.
Powinnam zejść. I tak się ludzie dziwnie na mnie patrzą. Uzdrowiciel? Galif? Zaplanowałem całodzienne gapienie się na krainę mego wygnania i użalanie się nad sobą, ale ty nie jesteś ze zmierzchu, więc może być ciekawie. Przyszłam z tamtego obozowiska. Powiedzieli mi o tobie. Tam jest chora dziewczynka. Odpowiem nie. Co? Nie, nie mam leków na zbyciu, ani też czasu, aby je podać. Moje zapasy już są na ukończeniu. Są ubogie niczym te brudne szmaty, które muszę na sobie nosić. Czemu nie pomożesz? Spójrz z mojego punktu widzenia. Nawet te kiepskie towary, które mogę zdobyć, są z przemytu. To kosztuje. Behemocia część idzie na wojsko. No i są też żądania Cytadeli. Pustułki Hilisa bez przerwy się na coś nadziewają. Resztki są dla arystokratów, których stać na opłacenie moich usług. Z mojej strony wygląda to inaczej. To chora dziewczynka. Powiedziałbym, że znaleźliśmy się po przeciwnych stronach ideologicznego impasu. Czemu nie miałabym cię po prostu zmusić? Musiałbym narobić rwetesu. A ty nie skrzywdziłabyś jedynego uzdrowiciela skazanego na pracę wśród kardża cienia, co? Dopiero cię poznałam, a już zaczynasz kusić. Idź z tym do Cytadeli. Oni decydują, kto umrze, a kto przeżyje. Nie możesz mi zrobić nic, co dorównałoby karze, jaka spotka mnie za zużycie resztek zapasów na tę dziewczynę. Dupek z ciebie, wiesz? Sumienie jest nieuleczalne, ale pracując w tym zawodzie, zdołałem się na nie z czasem uodpornić. Ale skoro tak ci zależy na tej jednej konkretnej dziewczynie, może dobijemy targu. Moje miłosierdzie za serce gromoszczęka. To nie jest miłosierdzie. Tak się robi interesy. Pokryłabyś moje długi. Chwilowo. Słuchaj, takie części są trudno dostępne. Tak się składa, że pewien gromoszczęk grasuje po Dolinie Wizji, na północnym zachodzie. Wiem o tym doskonale, ponieważ muszę zbierać do kupy jego ofiary. Znaczy tych, którzy ocaleli. Jeśli to zrobię, to nie dla ciebie. O, nie spodziewam się, że w ogóle to zrobisz. Ale później wracam do Cytadeli. Nie ma odwrotu.
Jestem zmęczony byciem zmęczonym. Proszę pomocy! Dobra, albo już... składam się. Smakowite. To chyba tu. Raczej nie trudno znaleźć gromoszczenka. Obym wyjrzała go pierwsza. Nie spodoba ci się to.
Zbliżam się do pustułek. Lepiej użyję tego przebrania. Nie wiem, co powiedzieć. Zdobyłam część maszyny. Zadowolony? Zrobisz swoje i jest twoja. Przysięgam. Ale powiedz, jeśli ona przeżyje, jak sądzisz, jaka ją czeka przyszłość? Każda przyszłość jest lepsza niż żadna. Urocze spostrzeżenie. No dobrze, to bierzemy się za to. Dobroć ma krótki żywot w takim upale. To ty? Witaj. Przyprowadziłam kogoś do siostry. Jak ci się... Czym zasłużyliśmy? Nie, czekaj. Nie zadam tego pytania. Śmignie jakiś cień i będzie po sprawie. Mądry chłopak. Zadbasz o jej zdrowie. Prawda? Jak tylko przestanie ci mi przeszkadzać, wreszcie... Helis znalazł dla nas nową ojczyznę. Coś jeszcze lepszego niż południe. Może właśnie jest tam teraz. Jeśli mam tam iść, lepiej mieć na sobie przebranie. Ha! Tylko bez paniki. Jeśli mam tam iść, powinnam się przebrać. Thank you.
To jakiś rodzaj figurki. Pewnie dzieło Banuka.